Sojuz Multfilm Studios, Moskwa, 1949 rok. Reżyseria Iwano Wewano. Cudzy głos. Scenariusz, wiersze, reżyseria, reżyser pomocnik, kierownictwo artystyczne, kompozytor, operator kamery, dźwięk, pomoc techniczna, artyści animatorzy, dekoracje, artystyczne efekty dźwiękowe. W naszych lasach i wśród pól ptaki siedzą na gałęziach. Słuchając jak słowik, pieśniarz słodyczą przepełnia ich serca. Raz sroka, co za granicą była, na koncert taki trafiła. Och, wielka w duszy mej radość, tego śpiewu nie można mieć dość. A co jest w tym takie cudowne? To starocie już wcale nie modne. Płytkie, ckliwe i po prostu nudne. Nowsze rzeczy dla mnie widać za trudne. He? Coś do mnie przed chwilą mówiła? Ja głuchy? Powtórz głośniej, moja miła. Mówiłam, że on śpiewa w złym stylu. Nie wiem, czemu słucha go aż tylu. Za granicą, gdzie byłam niedawno, prawdziwi artyści śpiewają. Potrafią zabrzmieć, jak tylko chcą. Ale to? Co to w ogóle ma być? Masz rację, porównania nie ma. Ale czy ktoś tutaj teraz śpiewa? Słowiki śpiewały w ten sposób nawet lat temu 100. I ten styl minionych wieków odejść musi. Otóż to. Przyznać musisz, że dziś już twą muzykę pokrył kurz. Pozwól, że pokażę ci, jak się teraz śpiewa. No dobrze, niech będzie. Dlaczego nie? Znałem już ptaki, co maniery miały złe. Lecz wszystkie bledną przy sroce tej. Ona ma uczyć słowika śpiewu. Sroka, uznana śpiewaczka, niedawno wróciła z zagranicy.
Kogo obchodzi, co i jak śpiewasz? Najważniejsze jest to, jak przy tym wyglądasz. Koncert. Sroka, uznana śpiewaczka, niedawno wróciła z zagranicy. Ale to uznana artystka jest. Tam za granicą wiedzą, jak skrzeczeć. Jaki pozor i wstyd! Jak pić ona posmiała! Oj, u mnie biegły mrażki. Jaki wstyd! Jaka hańba! Ona gra mi na nerwach. Takie słuchać! Jak ta sroka śmiekalać nasze biedne uszy? Już nigdy nie chcę słuchać takich hałasów. Jeśli ona sądzi, że jest artystką nowoczesną, niech lepiej z dala od naszych lasów ćwiczy tam, gdzie piski tak okropne lubią. Ta bajka ma morał prawdziwy. Nie tylko dla srok, ale dla wszystkich ptaszków, co śpiewać tylko nowe rzeczy chcą.